Kochani, chcę dzisiaj taki jeden temat poruszyć, który jest ważny, bieżący dla nas, ale też obrazujący pewną zasadę, która funkcjonuje realnie, duchową zasadę. Drugi list Piotra 2,19. Drugi list Piotra. Powiem tak. Ten cały drugi rozdział od pierwszego wersetu do 22 wersetu jest zatytułowany ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami i złym życiem. Tak sobie ktoś to zatytułował. Piotr tego tak nie zatytułował. Ale te wersety obrazują, najpierw chcę powiedzieć co, bo ja chcę, żebyśmy tylko z tego wyciągnęli pewną zasadę duchową, bo całość nas nie interesuje. Te wersety w całości, one obrazują to, że do Kościoła wchodzą nieodrodzeni z Bożego Ducha ludzie. Stają się fałszywymi nauczycielami, fałszywymi prorokami, fałszywymi apostołami. I w ogóle w tamtym czasie apostołowie borykali się z tym problemem notorycznie. To trochę jak w Afryce dzisiaj. Znajomy nasz mówił, że do Afryki pojechali tam zrobić konferencję dla pastorów. I na konferencji dla pastorów 70 z nich oddało życie Jezusowi. Afryka. Tam są kościoły bez Chrystusa. Na przykład. Takie różne rzeczy są dziwne. Ale w tamtych czasach, kiedy apostołowie zaczynali działania 2000 lat temu, chrześcijaństwo to była nowa filozofia. Bo to była filozofia. Tą filozofię rozprzestrzenił Paweł. Bardzo mocno. Natomiast w związku z tym, że była to nowa filozofia, to zaczęły powstawać potężne wypaczenia. Tak się mówi, że to tam, to do kościoła katolickiego przychodzili niewierzący w którymś tam roku. I tak. Nie, to niewierzący do kościoła przychodzili zawsze od początku, jak się kościół zaczął. Po prostu niewierzący przychodzili. Bo to nie jest takie proste rozdzielić wierzącego od niewierzącego na pierwszy rzut oka. Ja znam wielu niewierzących, lepszych niż wierzących, co znam, różnych. Rozumiecie, o co chodzi? I to często jest, jak sobie tak siedzisz, nie wiem, pewnie sobie zadawałeś pytanie, potem gromiłeś diabła, bo nie chciałeś tak myśleć, ale nieraz myślałeś, że wolałbyś mieszkać z tym niewierzącym, niż z tym wierzącym. Jakbyś miał wybrać mieszkanie z kimś w pokoju, to byś powiedział, kurczę, no na 100% z tym człowiekiem ze świata bym wolał mieszkać. Miły, sympatyczny, grzeczny, rozumiesz, o co chodzi? Pomaga, sprząta, w ogóle nie przypieprza się do wszystkiego. Ten brat w Chrystusie, człowieku, notorycznie problem. Notorycznie, notorycznie. Przeszkadza mu człowieku, wszystko mu przeszkadza. I jeszcze przychodzi do mnie i mówi, że jesteś w Chrystusie, nie powinieneś mnie tak ranić. Wiesz, no więc takie w ogóle myśli. Ale więc potwierdza też, że tak nie tak łatwo rozdzielić to było na początku. I oni też mieli z tym problem. I przychodzili już do pierwszego kościoła niewierzący ludzie, nieodrodzeni z Bożego Ducha ludzie. Oni przyjmowali doktrynę jako po prostu filozofię. Widzieli też, że można na tym nieźle zarobić, można na tym w ogóle nieźle się ustawić. Rozumiecie? Inni byli bardzo silnie zdemonizowani, działali w duchach wieszczych i tak dalej, i tak dalej. No i dlatego ten powstaje taki cały, taka cała informacja, prawda, o tym, że tacy ludzie są. I Piotr tu
tutaj też napotyka się na tego rodzaju kościoły i zwalcza to. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy z tego tekstu Piotrowego wyjęli jeden fragment i przyjrzeli się, w jaki sposób działa diabeł wśród wierzących ludzi, stosując metodę, czy tam, gdzie ta prawda o nim jest opisana w tym fragmencie. I tutaj Piotr przeczytam 22 najpierw. Piotr kończy takim tekstem: sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znowu tarza się w błocie. A, no i jeżeli teraz mówię, Piotr tym tekstem zamyka tą informację o tych fałszywych braciach, o tych ludziach nieodrodzonych z Bożego Ducha, którzy wdarli się w enklawy Kościoła. Ale to, co tutaj jest opisane, że wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znowu tarza się w błocie, to przysłowie, to jest przysłowie, które obrazuje coś, co ja popularnie nazywam demonicznymi powrotami. I demoniczne powroty to jest coś, co dość regularnie funkcjonuje w Kościele, również naszym. To jest regularne. Co pewien czas, to trudno powiedzieć, dlaczego akurat to jest taki czas, zaczynają się spiętrzenia powrotów demonicznych. Bardzo różnych. To nie jest jednorodne. To nie jest coś takiego, że to jest jedna rzecz. Różne demony wracają do ludzi. Różne demony. To nie jest nienaturalne, że one wracają. Dlatego chcę, żebyście przede wszystkim zrozumieli, że demoniczny powrót to jest coś, co funkcjonuje w duchowej rzeczywistości. I to, że demon wraca do twojego życia, to jest nic dziwnego. Tylko tu jest kwestia zupełnie inna. Czy ty się zorientujesz, że on wrócił, czy ty się nie zorientujesz, że on wrócił? No i większość chrześcijan się nie orientuje. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj po tym w ogóle głoszeniu się orientowali zawsze. 19 werset mówi bardzo ważną prawdę. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Uleganie czemuś czyni cię niewolnikiem tego. Czy to znaczy, że na przykład uleganie drugiemu człowiekowi w słusznej sprawie czyni cię jego niewolnikiem? Tak. Czyni cię niewolnikiem. Tylko to nie jest zła niewola. Rozumiecie mnie? Chcę, żebyście to rozumieli. Ulegasz Bogu? Jesteś jego niewolnikiem. To jest zasada duchowa. Czemu ulegasz? Tego niewolnikiem jesteś. To jest proste. Kto to jest niewolnik? To jest ktoś, kto podporządkowuje się czyjejś woli. Rezygnuje ze swojego pierwotnego podejścia do jakiegoś zagadnienia i poddaje się czyjejś woli. Stąd, poddając się woli Boga, amen, stajesz się niewolnikiem Boga. Co w ogóle nie czyni cię człowiekiem gorszym, wręcz lepszym. Rozumiesz? I to jest rzecz bardzo normalna. I odradzając się z Bożego Ducha, my się staliśmy niewolnikami Boga, ufając, że On nas nie skrzywdzi. Tak?
Więc ja jestem niewolnikiem Boga, jestem poddany woli Boga. Na dzisiaj tak naprawdę moja wola jest zdominowana Jego wolą i to przemisty. Bardzo mi się fajnie w życiu wiedzie, będąc niewolnikiem Boga. Być wolnym to mądrze zależeć. Ale można też źle zależeć. I ta sama zasada dotyczy każdej innej formuły. Czemu? Bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Tutaj jest opisane, że ci ludzie, którzy tam byli, obiecywali wolność braciom, chociaż sami byli niewolnikami zguby. Niewolnicy zguby. No niewolnicy zguby, jasno jest określone, ludzie nieodrodzeni z Bożego Ducha, niewolnicy zguby. No ale teraz co to znaczy? To znaczy, że ty na przykład ulegasz środowisku, które proponuje ci różne zguby. Żyjemy w tym świecie i mamy notoryczne propozycje. Notoryczne propozycje. I wiecie, o co chodzi. Trzeba, kurczę, weryfikować te propozycje, bo masa z nich to demoniczne propozycje. To propozycje zguby. Pomyśl o czymś. Ludzie na przykład tak nie myślą. Nie, to demon tak nie przychodzi. Ja mówię, jak demon przychodzi? Uważa, że demon przychodzi z pałą w ręku, albo od razu cię straszy, wywala na ciebie kły, w ogóle rozumiesz i wygląda jak wampir? Nie, nie. Absolutnie tak nie przychodzi demon. Rozumiesz? Nie w tym środowisku Europy Centralnej. W Afryce tak, tam inne demony. Rozumiesz? My mamy inne, oni mają inne. U nas tak się nie przychodzi. Okej? U nas już się, rozumiesz, mało nawet dzieci boją potworów. Rozumiesz? To nie tak działa. Demony działają poprzez nasze umysły. Przede wszystkim. Czyli proponują nam określone toki myślowe. Rozumiesz? Składają nam różne propozycje. I jeżeli my nie rozpoznajemy tego, że to jest demon, to my przyjmujemy te propozycje i stajemy się niewolnikami tych demonów, które propozycje poskładały. Bo ulegliśmy ich woli. Oczywiście demon nie przychodzi do ciebie elegancko ubrany i nie proponuje ci czarno na białym pewnego kontraktu. Rozumiesz? To nie jest w ogóle bajka o Twardowskim. To jest zupełnie inna para kaloszy. 20 werset mówi tak. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy my zostaliśmy w życiu powyzwalani z czegoś, tak, to nie oznacza, że te zniewolenia zostały zutylizowane i zniknęły. Rozumiecie? One nie zniknęły, one dalej są, tylko już nie dotyczą nas. Ale to są miejsca zgrupowania demonicznych sił. Rozumiesz? Zostałeś wyzwolony od narkotyków. Jednak demony są na narkotykach. One nie wyszły z narkotyków. One dalej są na całym systemie narkotyków. A zatem, jeżeli ty, tak, wsadzisz pazurę w narkotyki, ok? To zacznie wracać do ciebie demon. To proste. Dlaczego zacznie wracać demon? Ponieważ wsadziłeś tam pazurę. Dałeś się, to słowo dałeś się, zdecydowałeś się na to, z czego zostałeś wyzwolony. Rozumiesz? Ilu ludzi odrodzonych z Bożego Ducha po pewnym czasie chodzenia z Bogiem uważają, że są tak silni, że nie ma dla nich żadnego problemu, żeby sięgnąć po jakąś formę patologii, w której byli kiedyś.
znają już doktrynę, wiedzą, że nie pójdą do piekła, wiedzą, że Bóg nie widzi ich inaczej tylko w Chrystusie, są zabezpieczeni od tej strony, wiedzą, że jeśli, słuchajcie, wiedzą, że jeśli upadną, to przyjdą i powiedzą, nie ma żadnego problemu, Panie, dziękuję Ci, że Twoja krew mnie obmyła, i mają tego rodzaju mentalność, mówią, nic się nie wydarzy negatywnego. No nie wiem, czy się nie wydarzy nic negatywnego, ponieważ tam są demony. Ja teraz nie dotykam filozofii tych poglądów, że się ma takie poglądy, ja nawet tego nie dotykam, bo ja nie chcę o tym mówić. Ja chcę o tym mówić, że tego rodzaju działania to jest totolotek. Totolotek. Coś wam powiem. Jak mnie z czegoś wyzwolił Bóg, na przykład z jakiegoś toku myślowego, ja już nie mówię teraz o takich rzeczach jak tam narkotyki, nie wiem, cudzołóstwa, takie rzeczy, ja już o tym nie mówię. Nie mówię o takich w ogóle spektakularnych, jakichś brudnych rzeczach, nie. Ja mówię teraz tylko o, na przykład o poglądach jakichś. Jeżeli Bóg mnie wyzwolił z jakiegoś poglądu, okej? Okay? Na przykład miałem taki pogląd, ja byłem tak chciwym człowiekiem, że ktoś by mi coś dał za darmo, no nie? Zupełnie mi niepotrzebnego. I ja na przykład mając do wyboru, żebym to komuś dał albo sprzedał, tym sprzedał. Za 5 zł, ale bym sprzedał. Taka głowa. No co mam nie zarobić, tak? Dlaczego ja mam to dać, na przykład? Chciwość to było moje drugie imię. No i teraz, co stoi za chciwością? Cała określona mentalność, cały światopogląd. I jak ja zostaję wyzwolony z chciwości, to ja teraz, rozumiesz, nawet jedną myślą nie dotknę tego schematu. Ja sobie nie usiądę i nie pomyślę, tak, w mentalności chciwości. A znając tą mentalność, kiedy ona będzie do mnie pukać, to natychmiast potraktuję ją, tak, w bezwzględny i agresywny sposób. Natychmiast. Ja nie rozważę jej. Ja nie pomyślę o niej. Gdyż tam są demony. Ludzie mówią, przecież tam sobie możesz tylko, byś sobie pomyślał, rozważył. Jak rozważył? Człowieku, no rozważył. Wiesz, co znaczy rozważyć? To znaczy włożyć określony produkt na wagę. A jeśli to jest gówno? Waga zaczyna śmierdzieć, proszę Ciebie. Ty zaczynasz śmierdzieć. Sorry, nie dotykamy takich rzeczy. Okej? Okay? Bo czemu się poddajemy, tego niewolnikami się stajemy. W ogóle musicie uwierzyć w tą zasadę. Nie wolno Tobie myśleć, że Ty jesteś, tak, poza tą zasadą. Są tacy ludzie, tu przychodzą, słuchajcie, na siłownię i oni myślą, że są w stanie zrobić po swojemu pewne rzeczy. Rozumiem, że to chodzi. Po swojemu. Ja się czasami przyglądam różnym ludziom. Ostatnio, to no, chyba razem, co byliśmy tutaj na siłowni z Olką, patrzę z boku. Człowiek przyjął taką postawę, no nie? Nie wiem, co on zrobił z siebie, no nie? Co on zrobił? To groziło tym, że mu pękną plecy. Bo rozumiesz, o co chodzi? Szok! To był szok, ale on ma przecież swój światopogląd. To jest nieważne, że tak jest zbudowany, że taka jest fizjologia człowieka i nie można robić pewnych w ogóle ruchów z tą fizjologią, okej? Okay? No sorry, kolano ci nie zgina w drugą stronę. Ty nie możesz mówić, że jestem kozak. Wezmę nad tym autorytet. Rozumiesz? Bo kolano się nie zgina w drugą stronę. Staw chodzi tam. I teraz myślenie, że ja mogę zaryzykować, to jest myślenie kontra tej zasadzie. Jeśli czemuś się poddajesz, a pamiętaj, to nie jest napisane, że jeśli to coś na ciebie napadnie i cię owładnie.
Nie! Demon jak cię napadnie, okej, okay, to go rozwalisz w parę sekund. Napadający diabeł to jest w ogóle... Ludzie, nie bójcie się napadów demonicznych. Demon, jeśli cię napada, to jest w tak w ogóle dramatycznym stanie psychicznym. Rozumiesz, o co chodzi? Że coś się z nim dzieje. To jest zero organizacji, zero logiki. Napad. Cię ktoś mówi, diabeł mnie uderzył. Ja mówię, to mu oddaj. Ale kiedy ty przyjmujesz pewien pogląd, przyjmujesz pewną koncepcję, to nie jest demoniczny napad. Tylko to jest kooperacja. Ty poddałeś się w niewolę. Używając świadomości. Słuchajcie, błagam was. Posłuchajcie mnie. Nikt z nas nie jest opętany. Nie ma ludzi opętanych w Królestwie Bożym. Nie ma ludzi opętanych. Powiem więcej. Tak jak tutaj nas znam, to w ogóle jesteśmy ludźmi, którzy mają w ogóle mózgi zdrowe. Czyli my nie jesteśmy ludźmi, którzy mają na przykład chore mózgi. Na takiej zasadzie, że tam nam brak kawałka mózgu i my nie wiemy, co my robimy. My wiemy, co my robimy, ok? A więc mamy świadomość. I teraz błagam cię, nie myśl w tych kategoriach, że diabeł może tak cię zawinąć, że stracisz świadomość. Wiesz, kto może stracić świadomość? Nieodrodzony z Bożego Ducha człowiek albo człowiek, który ma realnie fizyczny defekt mózgu. Normalnie człowiek nie może stracić świadomości. Nie ma czegoś takiego, chyba że się podda. Ja już tyle razy słyszałem takie bajki o tym, proszę ciebie, że ja sobie nie radzę z demonami. Demon mi robi to, czy robi tamto. Ja mówię, zrozum, błagam cię. Ty po prostu z nim współpracujesz. Ty mu się poddajesz w niewolę i stajesz się jego niewolnikiem. Ktoś powie, nie mogę przestać pić. Ja mówię, jak znam życie, mój ojciec był alkoholikiem. I wiecie co? Kurczę, zawsze pierwszy kieliszek był na sześciu. Ćpałem. Pierwsza chmura kraka była na trzeźwo. No na trzeźwo. Bo to jest nielogiczne, żeby było inaczej. Tak? Ludzie, nie mówmy, że jesteśmy pozniewalani, bo nas coś trzyma. Ktoś mówi, trzyma mnie coś. Ja mówię, jesteś z tym czymś w objęciach. Się trzymacie razem. Ty jego i on ciebie. Ja nie mówię, że on cię nie trzyma. Tylko trzymacie się razem. Rozumiesz? Posłuchaj jeszcze raz. Czemu bowiem ktoś ulega? Tego niewolnikiem się staje. Ktoś mówi, ja nie uległem diabłu. No przecież właśnie przyjąłeś pogląd, z którego kiedyś byłeś wyzwolony. Amen? Posłuchajcie. Jest nowe przymierze, tak? Dzisiaj prawem jest łaska. Zgadza się? Nie ma dzisiaj prawa. Wszyscy to wiedzą. Jakże łatwo się wchodzi pod prawo. Jak łatwiutko jest charyzmatykowi wejść pod prawo. Ustalić sobie schemat. Odtąd, dotąd, tyle i tyle. Mogę, nie mogę. Jak nie wiem, zapytam lidera. Lider wie. Mistrzostwo świata. Wiecie, co to jest? Powrót demoniczny. Demoniczny powrót. Wchodzi się pod prawo. Wchodzimy pod prawo. Nie funkcjonujemy już w Bożych zdolnościach w nas, tylko ustanawiamy sobie zewnętrzne nakazy i zakazy. Popatrz. Paweł.
On nerwy na tym tracił. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów tego świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samoużywanie. Są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Idę zapytam lidera, czy mogę to zrobić. To jest powrót demoniczny. Rozumiesz to? Powrót demoniczny. Zrodzony zostałeś w łaskę. Nie możesz wracać pod prawo. Tak jak zostałeś wyswobodzony z grzechów jakichś i nie możesz sięgać po te rzeczy, rozumiesz, bo tam są demony, tak zostałeś wyswobodzony w łaskę, nie możesz wracać pod prawo. To są wszystko demoniczne siły. Rozumiesz? Słowo Boże mówi tak. Jedni drugich brzemiona noście. Amen? Tak brzemiona noszą ludzie jedni drugich. Ten jest zaburzony, ten ma chory łeb, ten ma taką warownię, tamten taką. Na tego to uważaj, bo on jest w takiej warowni. A na tego tak, a na tego tak. Co to jest? Powrót demoniczny. Jedni drugich brzemiona noście. Ma ktoś warownię? To mu pomóż. A nie chodź drugiemu i nie mów, że on ma. Jak śmiesz przechodzić granicę, o której powiedział Bóg. Słuchaj dalej. Słowo Boże mówi, przeciwko starszemu skargi nie przyjmuje. Chyba, że się opiera na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Słyszałeś, co zrobił tamten? A ten, co zrobił? A wiesz, co powiedział mi ten lider? A wiesz, co powiedział tamten? A on jest taki. Co to jest? Powrót demoniczny. W ogóle demoniczny powrót. Śmiesz powiedzieć komuś na temat drugiego usługującego, tak? Jakiej rzeczy? Jak śmiesz? Jak śmiesz? Demoniczny powrót. To się wszystko wiąże z poglądami. Rozumiecie, jak przychodzą demony? Poglądy. Poglądy. Nie wyszczerzone kły. Poglądy. Źle się poczujesz emocjonalnie. Rozumiesz? Zaczynasz mieć chęć drapania w tym wszystkim. Drapiesz, drapiesz. Słowo Boże mówi, nie wspominaj rzeczy dawnych. Pomyślę o rzeczach dawnych. Porozważam je, jak śmiesz. To demoniczny powrót. Rozumiesz? Jest ci smutno. Jesteś niezadowolony. Rozumiesz? Myślisz tak, kurczę, jestem jakiś taki niezadowolony, taki w ogóle mam dzisiaj jakiś trudny dzień, taki jestem jakiś w ogóle rozwalony, taki jakiś w ogóle taki... Jak śmiesz? Za wszystko dziękujcie. Bez ustanku się módlcie. Ustawicznie się radujcie. Demoniczny powrót! Chcę, żebyście zobaczyli, jakie to łatwe. To jest łatwe, jak zaczerpnąć powietrza. Wiecie, to diabła rozwala? Konsekwencja wprawdzie. Konsekwencja. Rozumiesz? Kiedyś mu powiedziałem takie coś. Jak jeszcze nie umiałem sobie radzić z chorobami różnymi i miałem jakiś tam atak choroby, raz, drugi, trzeci, dusiło mnie, nie mogłem oddychać. Któregoś czasu mu powiedziałem tak, w nocy.
jak zabierał mi oddech. Choćbym umarł, nie przestanę wierzyć, że jestem zdrowy. Mówię, rozumiesz mnie? Wszo. Jego rozwala konsekwencja w prawdzie. Konsekwencja, konsekwencja. Nie znajomość prawdy, tylko konsekwencja, konsekwencja. Trenowałem przez Kushinkai. Sensei nas uczył. Mówi, jeśli uderzasz, to nie uderzaj raz. Tylko uderzaj tak, żeby ci ręka weszła w czaszkę. Rozumiesz? Aż ci ręka w czaszkę wyjdzie. Tak uderzaj. Paweł mówi tak. Potem to przeczytałem w Piśmie Świętym. Nie uderzam, jakobym uderzał w próżnię. To nie zabawa. Jeżeli konsekwentnie idziesz, konsekwentnie, powrót demoniczny nie ma szans dotknięcia twojego życia. Rozumiesz? Konsekwentnie, konsekwentnie. Natomiast jeżeli stajesz, rozumiesz? Pozwalasz sobie na pewnego rodzaju urlop. Tak? To następuje powrót demoniczny. Powrót demoniczny. Ludzie się przemęczają. Przemęczają się. Mówią, dam radę, z Chrystusem wszystko mogę. A ktoś takie rzeczy powiedział. A przeczytałem w Piśmie Świętym. A w Piśmie Świętym też jest wiele innych rzeczy. Jest napisane, człowiek dobry samemu czyni, sobie czyni dobrze. Słyszałeś to? Wszystko możesz w tym, który cię umacnia w Chrystusie, pod warunkiem, że sam sobie czynisz dobrze. Tak? Jak będziesz zajechany jak koń szmaciarza, to umrzesz na chorobę konia szmaciarza. Dlaczego? Bo wybrałeś los konia szmaciarza. Wybrałeś taki los. Poddałeś się w niewolę tym duchom. Rozumiesz? Poddałeś się w niewolę i krzyż nie może przypieprzyć. Bo poddałeś się w niewolę. I możesz krzyczeć z niewoli, że w ranach i sińcach Jezusa jest twoje uzdrowienie. Rozumiesz? A kortyzol będzie ci się wylewał, bo ty nie śpisz, bo ty się przepracowujesz, bo ty się zażynasz. Rozumiesz, o co chodzi? I robisz to notorycznie, bo uważasz, proszę ciebie, tak? Że stare przeminęło w tej kwestii, że szabat się skończył. Nie. Z szabatem jest sprawa taka, że szabat jest 7 dni w tygodniu teraz. Po grecku. Odpoczynek stał się stylem życia. Ja pracuję bardzo intensywnie. Intensywnie też odpoczywam. Po prostu. Już nie dochodzę do miejsca pogromu. Po prostu nie. Znalazłem granicę, widzę dokąd mogę pociągnąć temat. A dalej nie ciągnę tematu, tylko odpoczywam. Bo demoniczne powroty nie będą miały do mnie dojść. Po prostu. Werset 22. Jeszcze raz przeczytam. Sprowadza się na nich treść tego przydała. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znowu tarza się w błocie. Dlaczego to jest tak brutalnie opisane? Wiecie, ja miałem dużo psów w życiu. Święta nie miałem, chociaż dziadek miał. To były głupie stworzenia dopiero. Bardzo głupie stworzenia były te świnie. Dziadek wychodził z siekierą, żeby jej przywalić w łeb. Normalnie, żeby jak należy do bucha padła. No ona szła z nim, wiesz. Ale pies był ciekawy. Mieliśmy dużo psów. I te psy miały przedziwną taką tendencję do parcia na coś, co jest syfiaste. I to jest prawda, że pies jak się zżyga, to później zeżre. Kot nie zeżre. Stąd pewnie Jezus to kot.
pokolenia Judy. A pies zeżre. To pewno napisano dlatego, że psy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Takie analogie. Pies to takie stworzenie. Zeżyga i zeżre. Bo wiecie co? On jest ciekawy, co zeżyga. On zeżyga i on ma we łbie to, żeby to zbadać. Detektyw. Ważne są te teksty tutaj, słuchajcie. Dlaczego to jest pies? Rozumiecie? Że on wraca do wymiocin swoich. Świnia to wiadomo, to strasznie głupie stworzenie. Ale pies mnie ciekawi. Człowiek odrodzony z Bożego Ducha jest wyswobodzony z pewnego systemu demonicznego, ale ma tendencję, jak się wzmocni, rozumiesz? Zobaczcie, co tam jest. Co ty tam chcesz oglądać? Co chcesz sprawdzić? Rozumiesz? Ludzie są długo w Chrystusie, szli jak przecinaki do przodu, w pewnym momencie on zaczyna rozmyślać nad sobą. Rozumiesz? Kurczę. Ocukamy. Przecież stare przeminęło, amen? Gdzie tam wsadzasz nos? Tam są demony. 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 Nie mów, że ich tam nie ma. Bo one gdzieś muszą mieszkać. Rozumiesz mnie? Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. Od 43 do 45. Zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem i przyszedłszy, zostaje go opróżniony, wymieciony i przyozdobiony. Wówczas idzie i zbiera ze sobą 7 duchów innych, gorszych niż on i wszędzie mieszkają tam i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. Co to jest za informacja? Tu jest pokazana zasada duchowa. Demon to jest osoba. To są osoby. Rozumiecie, że to są osoby? My często demony to w ogóle uważamy, że demon to jest, że to grzech jest, że to my takie enigmatyczną taką strukturę mamy. Że to jest zaburzenie, że to jest rana, że coś tam. Słuchaj, grzech to grzech, rana to rana, zaburzenie, zaburzenie, a demon to demon. Demon to jest osoba, osoba, osoba. On ma osobowość. On myśli, czuje, przeżywa. Rozumiesz, co to demon? A właściwie kto to demon? To osoba. Dlatego jest napisane, demony wyganiajcie. Nie wygania się chorób. Choroby się uzdrawia. Demony się wygania. Nie można wygonić choroby. Katar wyjdzie. I dalej patrzy, siedzi siąka. Wyrzuciłem katar, katar jest. Jak wyrzuciłeś katar? No jak możesz katar wyrzucić? Katar możesz wysmarknąć. Katar to jest glut. Rozumiesz? Wychodzi z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, czyli poza człowiekiem. Poza miejscem, którym był. Poza człowiekiem. Szukając ukojenia, ale go nie znajduje. To znaczy, że demon poza człowiekiem nie znajduje ukojenia. Demonowi poza człowiekiem jest źle. Ludzie to czasami myślą, że demony to w ogóle latami mieszkają w jakichś miejscach. Jest takie miejsce, tam demony siedzą. Gdzie one siedzą? Na krawężniku, na drzewie, gdzie? Demon poza człowiekiem cierpi. Jest demonem, ale nie debilem. Nie chce cierpieć. Nikt nie chce cierpieć. Nawet demon. Rozumiesz? Nawet demony nie chcą cierpieć. Szuka ukojenia, ale nie może znaleźć. Wtedy mówi. Ty, demon mówi. Grzech nie mówi, choroba nie mówi. Rana nie mówi.
Demon mówi. Często ludzie mówią różne rzeczy, jakie słyszeli od Boga. Ja już na pewno wiem, że to nie było od Boga. Demon mówi. Wrócę do domu swego. On traktuje to miejsce jako swój dom. On w nim długo był. Długo w nim był. Rozumiecie? Te greckie słowo użyte tutaj, dom, to jest przebywać gdzieś łącznie ze spaniem. Przebywał tam długo, spał, mieszkał. Było mu dobrze. To był jego nośnik, jego awatar. Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zostaje go opróżniony, wymiedziony i przyozdobiony. Nasyfił wcześniej, narobił malarni, melinę zrobił, a teraz patrzcie, jest ładnie, ładnie, ładnie jest. Jest ładnie. Okazuje się, że demon też lubi ładnie. Co robi? Zaprasza 7 gorszych. Do tej pory mu do bani nie przyszło, żeby zaprosić, rozumiesz, do zasyfiałego mieszkania. Ale mieszkanie wyczyszczone, eleganckie, całkiem inaczej można. Teraz intelekt wzrósł u człowieka, emocje mu się elegancko poukładały, fajny jest, ma rodzinę, jest w kościele. Teraz to dopiero będzie co żreć! I te słowo 7 to jest pełnia, sprowadza pełnię, jakąś pełnię. Jakąś pełnię, rozumiem, o co chodzi. Przychodzi z czymś pełniejszym, większym. Przecież nie mówię, jak to jest możliwe? No możliwe, jeśli w ogóle wejdziesz w kooperację. Bo on przychodzi do ciebie, tak, z pełnią jakąś i ci proponuje, on ci proponuje pewne rzeczy. On ci proponuje pewne myśli, on ci proponuje pewne emocje, on ci proponuje pewne kontakty, on ci proponuje pewne decyzje. Powrót demoniczny, tak, normalnie jak w Unii Europejskiej. Nasze, przaśne. Drugi Koryntian 11:14. Drugi Koryntian 11:14 mówi tak. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości, czyli jak on przychodzi? No jak on przychodzi? Przychodzi pod postacią światłości, różnych form światłości, tylko słabiej świecąca. Rozumiesz? Przecież jeżeli jesteś odrodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym, jesteś w kościele przebudzeniowym, to on do ciebie nie przyjdzie z jakąś perfidią, jak sprzed wielu lat. Rozumiesz? Bo ty już jesteś wypasiony. Ty masz teologię w jednym palcu. Ty już przeżyłeś kupę rzeczy, a ile demonów wyrzuciłeś. Więc on przychodzi i mówi na przykład tak. Taka myśl przychodzi, kurczę. Tyle służysz Bogu, a te życie twoje takie średnie. I człowiek se siada i mówi, faktycznie Panie, z Panem rozmawia, posłuchaj. Faktycznie Panie, tak jakoś w tym moim życiu dziwnie. Idę za Tobą i rozmawia z Panem teraz. Idę za Tobą. Życie położyłem, a tak kurczę u mnie średnio. Rozumiesz? I się kładzie spać w tym. Wstaje rano. I mówi, kurczę, jakiś taki jestem zniechęcony. Nie wiem, czy dzisiaj pójdę na ewangelizację. Nie. Idź se z Panem porozmawiaj. Tak jak wczoraj rozmawiałeś. Zrób sobie dobry czas. Ludzie, 19 lat jestem nawrócony. Nigdy ze mną Bóg nie porozmawiał o moich trudnościach. Nigdy. Nigdy, kiedy przyszedłem do Boga. W takim stanie, który był stanem niedobrym. Nie usłyszałem, Artur, rozumiem Cię, wiem, że Ci trudno. Nigdy. Nigdy. Nigdy mnie nie zrozumiał. Rozumiecie? Słyszałem tylko ciągle wstań. Wstań! Wstań! Dobrze. Wstań.
i idź. I żyj. I zwyciężaj. Rozumiesz, o co chodzi? Ale ludzie mają innego Boga. Takiego, z którym można porozmawiać o trudnościach. Takiego Boga mają ludzie. Tylko jaki duch za tym idzie? Duch zrozumienia? Jaki duch? Diabeł wraca i to wraca w pięknym stylu do wierzącego człowieka. Chcę, żebyście rozumieli tą rzecz. Chcę, żebyście nie pozwalali sobie na najdrobniejsze dotykanie tego, z czego zostaliście w życiu wyzwoleni. Krew Jezusa nie przelała się na marne. Rozumiesz? W dniu twojego duchowego odrodzenia diabeł dostał tak w łeb, rozumiesz? Że dostał wstrząsienia mózgu. On to pamięta. On wie, że wtedy przyszedł do twojego życia potężny Chrystus. Rozumiesz? On wie, co wtedy nastąpiło. On to pamięta. On przyglądał się z zazdrością twojemu wzrostowi i rozwojowi. Ale też czatował na to, żeby móc ewentualnie wrócić, bo dobrze mu było u ciebie. Rozumiesz? Dobrze mu było u ciebie. I on będzie ci co pewien czas proponował różne rzeczy. Szedłeś jak przecinak, on ci będzie proponował zawężenie. Będzie powiedział, uspokój się troszeczkę, przysiądź, skoncentruj się bardziej na sobie. Rozumiesz? Zawęź się troszeczkę. Miałeś wielkie marzenia, uspokój się, skończ, weź sobie tutaj takie te małe, podrobisz teraz, rozumiesz, jak kurka. Wiesz, posiedź na tym. Rozumiem. Chciałaś jakiegoś tam w ogóle męża, czy chciałeś jakąś tam żonę? Rozumiesz? Ale się tam nie trafiło, to weź co innego. Rozumiesz? Nie musi być tam, to może wiesz, Pan jest dobry, to się dociągnie. Chcę, żebyście rozumieli, że demoniczne powroty nas nie ominą. Chcę, żebyście rozumieli, że w trudnych sytuacjach każdemu z nas będą przychodziły pomysły, żeby się ładować w różnego rodzaju ograniczenia, prawo i tak dalej. Chcę, żebyście zrozumieli, że żyjąc coraz dłużej we wspólnocie, ocierając się o siebie i doświadczając problemów innych ludzi, będą się rodziły różnego rodzaju toki myślowe związane z tym, żeby tych ludzi w różny sposób poustawiać, posegregować, podzielić. Rozumiesz, o co chodzi? Brzemią nie nosić. Rozumiesz? Separować się. Demoniczne powroty nikogo nie ominą, bo one po prostu są. Tak jak jest wiosna, lato, jesień, zima. Rozumiecie, ludzie? To po prostu wraca. Tylko ty masz nad tym absolutną władzę. Ty możesz rozwalić to na samym początku. Słowo Boże mówi, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Ja sobie bardzo wziąłem to do serca. Bardzo. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Ja na przykład w ogóle w mojej głowie nie prowadzę różnego rodzaju monologów, dialogów, wiecie. Daję wam słowo honoru, że to jest możliwe, żeby mieć pustą głowę. Naprawdę, to jest możliwe. A wiecie, jak się odpoczywa? W ogóle normalnie można odpoczywać i w ogóle się nie skupiać na niczym. Można tak robić. Naprawdę, można tak robić. Można tak sobie wyćwiczyć umysł. Można sobie tak umysł wyćwiczyć. Rozumiesz? Podziwiać coś i naprawdę to podziwiać. Iść do lasu i naprawdę cieszyć się powietrzem w lesie. Nic więcej. Ktoś zapyta ciebie, co robisz?
wącham powietrze w lesie. I mówię, naprawdę, czy dezertujesz sobie? Ja mówię, ale co ty, a co ty robisz teraz w tym lesie? Ja snuję plany. A ja odpoczywam w tym lesie, bo żebym do lasu odpocząć. Nie snuć plany, tak? Chcę, żebyście zrozumieli, że macie władzę nad demonicznymi powrotami. I żebyście też zrozumieli, że demony nie mogą się na was rzucić i was podusić. Ale mogą was przekonać do tego, abyście weszli z nim w kooperację. I wtedy wziąć was w niewolę. Do tego są zdolne. Rozumiesz? Znają całą waszą historię. Demony, które były w moim życiu, tak dobrze znały moją historię, że się w pale nie mieści. Od urodzenia znały moją historię. Bo siedziały we mnie kupę lat. To mnie znały. Byłem ich mieszkaniem wraz ze spaniem. Od dziecka różne, tak? Dlatego potem tak się chciały wedrzeć do mojego życia. Wdzierały się. Nieraz im się udawało. Dostawały w łeb, wyrzucałem, tak? Ale w pewnym momencie zobaczyłem, mówię, Boże, istnieje prostsza metoda. Istnieje metoda, że ja się z nim nie dogadam po prostu. Nie poddam mu się w niewolę. Rozumiecie? Od małych rzeczy po duże. Naprawdę w różnych sytuacjach było mi ciężko. Ale nigdy nie powiedziałem, że jestem chory. Rozumiem. Mogłem mieć temperaturę 39 stopni, jak się czujesz dobrze. W najgorszym wypadku powiedziałem, że bywało lepiej. Żeby już ktoś, że tak powiem. Albo kiedy coś mówiłem na temat mojego stanu zdrowia, żeby nie zrywać relacji, tak, w temacie, to nauczyłem się komunikować o tego rodzaju rzeczach, kiedy już je załatwiłem. Mówiłem, byłem chory. Źle się czułem. Rozumiecie? Bo to trzeba też mądrości trochę i polityki w tym. I idzie wszystko poukładać. Bo życie i śmierć jest w mocy języka. Lepiej kłamać w wierze, tak, niż być szczerym w niewierze. Pamiętajcie o tym. Nie lekceważcie tych duchowych zasad, że komu się poddajemy w niewolę, tego niewolnikiem się stajemy. To bardzo ważna rzecz. Amen. Wstańmy. Ojcze, ja modlę się teraz i dziękuję Tobie, że Twój Święty Duch jest z nami. Przemek, usiądź za tym pianinem. Ja chciałbym, żebyśmy się pomodlili o tych z was, którzy jesteście właśnie w takim miejscu, że demoniczny powrót nastąpił. Zagraj. Kto potrzebuje modlitwy, wyjdź. Michał, chodź, proszę, będziemy się modlić. Chodź, Michał. Agatka, chodź, będziemy się modlić o ludzi. To jeszcze Bartka i Julita, chodźcie. Módlmy się. Duchu Święty. Wszaka ten obie Lorena Genevieve Jesus. W imieniu Jezusa, modlitwą zgody, eliminujemy w tej chwili każdy demoniczny powód. W imieniu Jezusa, diable, ja Cię przeklinam, nakazuję Ci odejść od mnie teraz. Przez imię Jezus, zabieraj swoje łapy z jej umysłu, z jej emocji, z jej ciała. W imieniu Jezusa zakazuję Ci w tej chwili zniewalać jakikolwiek fragment jej życia. Diable, jesteś przegrany. Nie masz prawa do dziecka Bożego. Przez imię Jezus. Ja przez krew Jezusa ogłaszam usprawiedliwienie nad każdą decyzją, która została podjęta i wprowadziła ją najdrobniejsze zniewolenie. W imieniu Jezusa.
proklamuję w tej chwili sprawiedliwość Bożą przez Jezusa Chrystusa. Swoboda. Odchodzisz teraz, diabł. Każda demoniczna siła odchodzi. Każda demoniczna siła odchodzi teraz. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Odchodzisz, diabły, teraz. Odsuwasz się. Won. Won od Niego. Won od Niego. Odsuwasz się od Jego umysłu, emocji, od Jego ciała. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa ja niweluję każdy demoniczny powód. W imieniu Jezusa ja zamykam teraz ten piekielny krąg. Won! 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 W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Halleluja. Halleluja. Ja zamykam to przez imię Jezusa. Halleluja. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. My odsuwamy w tej chwili od Niego każdą demoniczną siłę. Każdą demoniczną siłę. W imieniu Jezusa. Każdą demoniczną siłę. Zamykamy ten krok. W imieniu Jezusa. Odsuwamy od Niego przez imię Jezusa. Niwelujemy każdy demoniczny powód. Przez imię Jezusa. Przez imię Jezusa. Przez imię Jezusa. Usuwamy każdy demoniczny powód. Przez imię Jezusa. Przez imię Jezusa. Hapa, kawana, Jezus. W imieniu Jezusa, diable, ja odbieram się. Bezprawnie przejęty teren. Teraz! W imieniu Jezusa nie ma żadnej władzy nad nią. Won! 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 W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja zamykam ten diabelski krok. Odrzucam się na to imię. Przez imię Jezus. W imieniu Jezusa. Szaka na kolo, kawa, sama, na Jezus. W imieniu Jezusa ja odcinam go od wszelkiego diabelskiego wstępu. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Szoku na lata trajce, kiedy dzieje się w dzień. Zamykam diabelskie działanie. Ja niweluję demoniczne pomysły. Ustanawiamy w imieniu Jezusa, że teren, który diabeł zabrał, zostaje odzyskany teraz przez imię Jezus. My w imieniu Jezusa oddajemy ten teren ludziom, do których należy. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Hallelujah. Hallelujah.